Witam serdecznie Państwa. Zbliżamy się do 17, a seniorinki są zawsze punktualne. Powitamy Państwa przepiękną pieśnią, która liczy blisko 100 lat, pieśń 22 pułku. Legiony, wstęp do legionów. Stąd mieliśmy kłopoty w śpiewaniu. Koledzy moi kochani, witam serdecznie znakomitych gości, którzy przychodzą do nas z koncertu na koncert. Przede wszystkim naszego pana zastępcę prezydenta, pana Roberta Szczepanika. Bardzo, bardzo serdecznie. Witam panią naczelnik gabinetu prezydenta Anetę Krajewską, która również przychodzi do nas bardzo często i wspomaga nas. Przedstawicieli wszystkich stowarzyszeń emeryckich, którzy z koncertu na koncert są z nami. Panią dyrektor Domu nad Stawami, panią Marię Wierzejską. Niezawodną Elunię Antosia, która przychodzi również do nas na każdy koncert i śpiewa z nami. Zapraszamy przedstawicieli 18 batalionu. Bardzo proszę. Duże brawa dla naszego miejscowego wojska. Proszę bardzo.
Jakie piękne chłopaki dziś do nas przybyli. Bardzo proszę. Kochani, łyk historii na początek. Pozwolicie, że ja jako babcia emerytka już sobie posiadliwać będę. Historia garnizonu siedleckiego liczy ponad 200 lat. W 1804 roku pierwsze momenty powołania siedleckiego garnizonu. Poprzez historię księstwa warszawskiego, poprzez historię Królestwa Kongresowego, nasi żołnierze wtedy działali w obronie Siedlec. Trzeba podkreślić, że wtedy nie nazywał się to 22 pułk. Przedstawiciele garnizonu brali udział w słynnej 1830 roku słynnej bitwie pod Iganiami. Była to bitwa zwycięska. No niestety odbicie garnizonu od Rosjan nie osiągnięto. I od tego momentu zaborcy nas okupowali do odzyskania niepodległości. A pułk 22, odzyskaliśmy niepodległość 11 listopada, jak historia napisała, a 25 listopada już powstał pułk 22. O tym kilka zdań potem. Rozpoczynamy piękną piosenką żołnierską. Mamy takich przedstawicieli wojska, że nam będą pomagali dzisiaj śpiewać. Serce w plecaku, bo nie ma osoby na sali, która by nie znała tej piosenki, prawda? Śpiewamy razem. Bardzo proszę. Stojące miejsca. Tu są jeszcze wolne. Zapraszam. Zapraszam osoby, które tam stoją. Tutaj są wolne.
Zapraszamy. O, jestem zaskoczona, bo myślałam, że pogoda wystraszy dzisiaj widownię. A panie prezydencie, meldujemy, że jest pełna sala. Także senioritkom trzeba dać dodatkową kasę za to, że zawsze jest cała sala. W 1943 roku powstała przepiękna, znana wszystkim, piosenka partyzancka Rozszumiały się wierzby. Troszkę historii. Tak jak wspominałam, 25 listopada powstał 22 pułk. W latach 1919-1922 brał udział, dziś obchodzimy 102-letnią uroczystość cudu nad Wisłą, Bitwy Warszawskiej. Oddziały siedleckie sławiły się przede wszystkim na przedmieściach w 20 roku, na przedmieściach Rzeczycy na Dnieprze. Jak państwo słuchaliście tą piękną piosenkę, stuletnią prawie, ona opowiada o historii tego pułku. Tu, na terenie Polski, pułk sławił się w bitwach o Modlin, Ciechanów, Nasielsk i Mławę. Ostatni bój pułk stoczył 5 września 20 roku w rejonie Chrubieszowa z konnicą Siemiona Budionnego. Bardzo dużo zginęło naszych żołnierzy, ale i łupnia Sowietom, bolszewikom dali. Tak, chciałabym jeszcze stawkę bardzo prywatną. Mój ojciec świętej pamięci, rocznik 1900, był ochotnikiem bitwy o Warszawę i przeszedł szlak bojowy od 1917 roku do 1920. Był ranny pod Radzyminem koło Warszawy. Leżał w Kościanie koło Poznania w szpitalu i rok i 6 miesięcy nosił kulę w nodze i potem mu wyjęli. Także moje prywatne wspomnienia o tym okresie są również bardzo, bardzo ciepłe. Jestem dumna, że mój ojciec bronił ojczyzny. Widzę, że tam stoją osoby. Bardzo proszę, bo tu jeszcze
Tu są wolne. Oj kurczę, tam są wolne jeszcze miejsca. Bardzo proszę tutaj, bardzo proszę. Tu jeszcze są wolne. Przejdźcie Państwo tutaj na wolne miejsca. No nie przypuszczałam, że sala będzie full. I bardzo dobrze. Pamiętacie Państwo autora tekstów Janusza Przymanowskiego do muzyki Benedykta Konowalskiego w 1976 roku na festiwalu, wtedy bardzo słynnym, lubianym przez całe nasze społeczeństwo, festiwal piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu. Piosenka Witaj Zosieńko, myśmy to wojsko. Nie patrzymy dzisiaj na wschodnią stronę, ale na naszą stronę. Witaj Zosieńko. Piąty raz dojrzały wiśnie i maliny, czytać nas poznają panny i dziewczyny. Bośmy poszli cicho, a wracamy głośno, bo nam dziś tu ramion karabiny rosną. Roku, do słów Mirosława Łebkowskiego powstała piękna pieśń, znana na pewno Państwu, uznana przez wojska jako hymn pograniczników. W naszym gronie jest koleżanka, Ziuteczko, pokaż się tutaj, rocznik bardzo, bardzo młody, która była żoną kapitana Lucjana Izdebskiego, żołnierza Wojska Ochrony Pogranicza, który był dowódcą placówki granicznej Głuchołazy Krzyszkowice. I ona oczywiście dyrygowała tam wszystkim. I to było w latach 1953-63. Duże brawa dla niej, że dobrze mężem kierowała. I piosenka Na strażnicy. Mm-hmm.
Bardzo cieszę, że powstaje z widowni chór, bo pomagacie nam Państwo. Widzicie, to już takie panienki osiemnastki odwrócone i trochę nam ciężko. Szczególnie, że tutaj wojsko nam pomaga dzisiaj. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. A w ogóle zobaczyłam, że dziękujemy i duże brawa o tej jednostce, o tym garnizonie w tej chwili, który jest w Siecach, będę za chwilę mówiła. Ale jestem dumna i my wszyscy, seniorinki, że przedstawiciele naszego wojska są z nami. Chciałabym serdecznie powitać na widowni również byłego naszego muzyka, perkusistę Adama Pleskacza. Duże brawa dla niego. Pamiętacie Państwo z historii, co nasi przyjaciele ze wschodu w 1940 roku zrobili. 21 tysięcy istnień ludzkich pochłonęły mogiły w Katyniu. Żołnierze, inteligencja polska, policjanci, kogo tylko dorwali, wywozili do Starobielska, do Charkowa. Z 22 pułku 23 żołnierzy, oficerów zginęło w Katyniu. Ja tylko kilka nazwisk: Kozłowski Felix, Kubala Franciszek, Kuźma Opaliński Eugeniusz i tak dalej. 23 wspaniałych żołnierzy od nas z 22 pułku. A teraz przechodzimy do pieśni bardzo wesołej, bo ona również pewien etap historii Polski opisuje. Piękna pieśń Oka i wszyscy śpiewamy. Co ci przypomina, co
listy, bo nie za druga jeszcze jest. Niedawno, bo 2 tygodnie, odbył się piękny koncert z udziałem najwyższych władz miasta i gminy. Koncert poświęcony bohaterom Powstania Warszawskiego. Z tego repertuaru wybraliśmy jedną pieśń, przepiękną, o miasto, bohaterze, Warszawie. Warszawo ma i nasza piękna Marzenka zaśpiewa pięknie. Warszawo ma. Warszawo ma, o Warszawo ma, wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawo ma. Tam w getcie głód i nędza i Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies. Choć tropi mnie pan władca, żandar, gestapo i Warszawo ma, patrz wokół męża, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro. Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies, choć to stara melodia żydowska z 1920 roku, która również, jak Państwo pamiętacie, Zakazane piosenki, była tam śpiewana przez Zofię Mrozowską. I ta scenka rodzajowa z tym dzieciątkiem, które mama chroniła w czasie nalotów powstania. Od imienia słynnego dowódcy partyzantów powstała nowa piosenka partyzancka, do słów i muzyki Henryka Fajta w 1942, Jędrusiowa Dola. I na pewno wojsko zna tą piosenkę. Jędrusiowa Dola. Leje deszcz jak srebra, a to zima.
do mnie za fest. Proszę mi powiedzieć, co u żołnierza, kiedyś w czynnej służbie, a teraz też, jest najważniejsze na początku służby? Słucham. Przysięga. Przysięga. No i właśnie o tym ten utwór. Przyjedź, mamo, na przysięgę z repertuaru Trubadurów. Koleżanki, bo to troszkę wysiłku, a
poza tym ten czas jakoś tak powoli leci. Powoli leci. Kochani, chciałabym troszkę powiedzieć, kto po raz pierwszy jest dzisiaj. Jak bardzo pracowity rok był dla seniorinek, a to wszystko po tej covidowej dwuletniej przerwie. Seniorinki nabrały takiego zapału, że to jest już duży czwarty koncert, a w międzyczasie jeszcze były koncerty mniejsze. I w domu nad Stawami, i w hospicjum, gdzie chodzimy, i w Arche, i na wystawie kwiatów w ODR-ze. Chciałabym tu w imieniu wszystkich seniorinek podziękować widowni, bo jesteśmy rozpieszczeni. Jak jest pół sali, to my jesteśmy bardzo smutne, ale jak jest cała sala, słuchajcie, ramiona rosną. Przed nami przed nami 10 września udział w dniach Siedlec organizowanych tam na Błoniach Papieskich i my występujemy z ramienia organizacji pozarządowych z półgodzinnym koncertem. Następnie zaprosili nas pszczelarze siedleccy po raz kolejny 18 tu na tereny zielone przy amfiteatrze. Też będziemy pięknie śpiewać o miodzie. A 7 grudnia mamy zaproszenie już potwierdzone na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Będziemy powtarzać koncert, który 27 marca był w sali Podlasie. Powróćmy jak za dawnych lat. To była przepiękna uroczystość, przepiękne melodie, najpiękniejsze melodie filmowe lat 20. 30. piękne stroje i dlatego nas uniwersytet i członkowie zaprosili. Będziemy pięknie ćwiczyć, żeby tam wstydu nam nie przynieść Miejskiemu Ośrodkowi Kultury. My jesteśmy samodzielnym stowarzyszeniem, ale z pomocą pana prezydenta, gdzie zawsze kasiorkę dostajemy, bo pan prezydent nas bardzo, bardzo lubi, szanuje za ciężką pracę, bo to jest ciężka praca. Piękne te moje dziewczynki, ale mamy już swoje lata, łącznie ze mną, kochani. Dla nas takie próby, przygotowanie 4 dużych koncertów w ciągu pół roku, to jest bardzo duże wyzwanie, także podziwiajcie nas Państwo za to. W pierwszym półroczu następnego roku, jak dożyjemy, jak okoliczności pozwolą, planujemy piękne koncerty. Czy to się uda? To jest na razie w marzeniach. Repertuar Czerwonych Gitar. Bardzo bliski, to są klimaty seniorinek, również nasze lata młode. I przeboje, przyśpiewki regionalne połączone ze śpiewami biesiadnymi. Także wesoło będzie od ucha do ucha. Przyśpiewki zapowiadam, że będą z dużym pieprzykiem, tak żebyście się Państwo mogli pięknie bawić. A teraz piosenka, taki ekstra mazur. Ułani, do słów Franciszka Gwizdża. Poleci, hej.
gotowa. Hej, hej, łani, radowane dzieci, niech ta panienka za wami poleci. Hej, hej, łani, malowane dzieci, niech ta panienka za wami poleci. Babcia umierała, jeszcze się pytała, czy na tamtym świecie łani będziecie? Hej, hej, międzywojennym 22 pułk brał udział u boku Józefa Piłsudskiego w przewrocie majowym w 26 roku, a nade wszystko wrzesień 39. Pamiętacie Państwo z historii? To chłopcy z naszego garnizonu bronili Siedlec przez kilka dni. Następnie 22 pułk został wcielony do Armii Pomorze i przeszedł szlak bojowy, począwszy od Solca Kujawskiego. W największej bitwie 1939 roku, bitwie nad Bzurą, toczyły się najcięższe walki. Naloty zdziesiątkowały 22 pułk, a 18 batalion rozpoznawczy miejscowości Iłów, to jest koło Gąbina za Sochaczewem w walkach nad Bzurą, został zdziesiątkowany, część poszła do niewoli, część uciekła. Na terenie Iłowa staraniem bardzo zacnego aptekarza miejscowego zostały utworzone kwatery wiecznego spoczynku siedleckich chłopców z 18 batalionu. Mówię tak o tym, bo to są moje rodzinne strony. Moi rodzice przeżyli te naloty i było tam piekło na ziemi, jakie człowiek człowiekowi potrafił zgotować. Zginęło tam wielu generałów naszych, między innymi generał Włada. Niedobitki 22 pułku przedarły się do Campinosu i do Warszawy, a część żołnierzy została przyporządkowana do armii Polesie generała Kleberga, gdzie w dniach 6-9 października 1939 roku stoczyły słynną bitwę pod Kockiem, gdzie Matka Boska Głowska według legendy ochraniała naszych chłopców płaszczem. W 1917 roku powstał piękny utwór, tak jak wszystkie z tego okresu, Piechota. Oh.
niechlubna karta historii ówczesnych władz Polski. 2011 rok, garnizon sierlecki zostaje zlikwidowany, wojska przemieszczone do innych jednostek. Siedlczanie nie mogli tego przeboleć. Robiono wiele, wiele w tym kierunku, żeby ten garnizon został zatrzymany. Niestety nie udało się, ale za to w 2018 roku i o tym za chwilę powstała 18. Dywizja. W 1942 roku z przeznaczeniem dla pułku Baszta, a słowa i muzykę napisała Krystyna Krachelska, pseudonim Danuta, powstał utwór Hej chłopcy, a chcę Państwu przypomnieć, że twarz tej autorki jest zrobiony pomnik na Powiślu Syrenki Warszawskiej, także dała swoją twarz i ku historii na pamiątkę. Hej chłopcy! Decyzją rządu utworzono 18. Dywizję Zmechanizowaną. Nie chcę się zagłębiać w pojęcia techniczne, wojskowe, bo się absolutnie na tym nie znam, ale tylko chcę powiedzieć, że cieszymy się ogromnie, społeczeństwo Siedlec, że wreszcie wojsko wróciło do nas. Jesteśmy dumni z was, dumni z dowódców. Do tej pory był dowódcą generał Jarosław Gromadziński, 9 został powołany generał brygady Arkadiusz Kutnik. Mamy nadzieję, że kiedyś w przyszłości generała zaprosimy do nas, bo mieliśmy kontakt z panem generałem Gromadzińskim, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Cieszymy się, że mamy tu obrońców na miejscu w tych trudnych czasach, jakie przyszło nam w tej chwili żyć. Z każdej strony jest to zagrożenie, bo to tak blisko przez granicę dzieje się to, co się dzieje na Ukrainie. Te strachy polityków, straszenie Polski, że zostanie znowu dokonany kolejny rozbiór, spędzają sen z oczu nam. My, starsze pokolenie, może nie wszyscy pamiętają czasy okupacji, bo na pewno nie, ale nasi rodzice, nasi dziadkowie przekazywali nam koszmar tego, co Polska przeżyła. Nie daj Boże,
obyśmy w tych współczesnych czasach przy tej broni, która w tej chwili jest, aby nam przyszło przeżyć coś takiego. W 1943 roku powstała do muzyki Stanisława Magierskiego kołysanka leśna i pierwsze wykonanie tej kołysanki wykonywał oddział AK Nerwy. Mowa oczywiście o Dziś do Ciebie przyjść nie mogę i w rolę solisty dzisiaj wciela się nas muzyk Władek, a senioringi będą mu troszkę pomagamy. Naraz chwilę w nocy mrok, nie wyglądaj za mną oknem, tle udonie bróżno wzrok. Po coś ci kochanie wiedzieć, że do nas uginę spać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brama. Czekający, a nie pomyśl sobie czasem, że do innej tęskną mi. Kiedy wrócę znów do ciebie, może w dzień, a może w noc, dobrze będzie nam jak nie, bo załunków dasz mi. Rolę moją sieje brak, kości moje mchem porosną i już żyją ziemi szmat. Wolę być pewnego na znów życia, bo nie złóż i ucałuj jak kochankę. Ja żyj będę w snopach zbóż. Jego żoneczka piękna siedzi, Bogusia. Gdzie ona siedzi, ta Bogusia? Tu. Dumna jesteś ze swojego chłopa. Pewnie, że tak. A jeszcze bardziej dumna z tego najmłodszego członka naszego stowarzyszenia, naszej perełki ozdoby Przemusia, który tak pięknie musztrę pokazywał Państwu. Do muzyki słynnej kompozytorki Katarzyny Gertner, do tekstu Ryszarda Ulickiego w 1988 roku powstała pieśń, którą na festiwalu piosenki żołnierskiej wykonywał znany wszystkim solista Wojdak. I oczywiście mowa o Rogatywce. I śpiewa nasza Ela i my jej troszkę pomagamy. Rogatywko ty, rogata, jak powstańczy duch. Twój najlepszy żołnierz Polską, dzielny chłopak zór. Nie ma takiej strony świata, gdzie by nie
jak powstańczy duch. Swój najlepszy żołnierz polsko, dzielny chłopak ZOO. Nie ma takiej strony świata, kiedy nie szedł mój. Wojtek, jakby usłyszał Eli wykonanie, to też by się cieszył. W 1968 roku do tekstu Bronisława Broka, a muzyki Jerzego Wasowskiego dla zespołu No to co? Powstał piękny utwór. Piękny utwór też żołnierski. Potem kwiat czerwony i nasz Władeczek i zespół.
nam dobrze wychodzi. I gdyby nie kapela, to byłoby w ogóle nic. I dlatego chciałabym Państwu przedstawić naszych wspaniałych siedleckich muzyków. To są niektórzy z nich samogórki, ale 50-60 lat stażu. W związku z tym to coś mówi. Pierwsze, Jarek Miller, gitara akustyczna. Gitara basowa, Andrzej Dmowski. Akordeon, Antek Pesz. Władek Matejko, klarnet. Nasz piękny Przemuś, wnusio naszego Władka. Marek Mężyński, klawisze. Instrumenty perkusyjne. Waldeczek, strzałek. Powolutku będziemy się zbliżać do zakończenia, ale jeszcze nie. Chciałabym w tym momencie bardzo, bardzo gorąco podziękować pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury, że kolejny raz pracują dla nas, bo my bez nich byśmy tutaj byli zerem. Nagłośnienie, piękna sala miejska, to jest dla nas nagroda, wyróżnienie, że możemy na takiej sali występować. To jest wizytówka miasta. A wszystko to się bierze, że nasz pan prezydent Andrzej Sitnik kiedyś wyznał, że bardzo, bardzo kocha seniorinki. I seniorinki, kochani państwo, co program, to nam lepiej wychodzi. Lepiej, bo jesteśmy dopieszczani finansowo. Dostajemy granty. W porównaniu do lat minionych, one są naprawdę o wiele znaczniejsze. Pomagacie nam państwo z widowni, bo zawsze na koniec koncertu mamy koszyczki z cukiereczkami. Kto z państwa zechce wrzucić tam jakąś złotóweczkę, to wszystko na rozwój i na stroje, i na inne przyjemności zespołu. Ale bez kropelek, nie. Na kropelki nie idzie. A szkoda, bo już nie to zdrowie. Do słów i muzyki Andrzeja Rosiewicza. Piękna, patriotyczna piosenka, to były czasy stanu wojennego i potem wiadomo, że część chciało uciekać z tej Polski, potem wracali, ale to były trudne decyzje rozstania z rodziną, pożegnanie ojczyzny i życie na obczyźnie. I piękna pieśń, nasza Ela Langowska, Pytasz mnie, do muzyki i słów Andrzeja Rosiewicza. Może to
Duże brawa dla Eluni za piękne wykonanie. Teraz na zakończenie poproszę mnie o brawa. Na zakończenie, bo to już jest finałowa pieśń, wspomnienie, nie pamiętasz lub apel o pokój. Żyjemy, tak jak wspominałam, w takich trudnych czasach niepokoju, strachu, lęku, obawy o siebie, o nasze dzieci, o nasze wnuki. I ta pieśń to jest krzyk o pokój, oby nigdy wojny nie było, oby zawsze panował na świecie pokój, obyśmy mogli żyć tak jak dotychczas. Apel o pokój. I nasz Przemuś kochany, chodź do mnie, kochany. Chodź do mnie. Chodź tutaj, bliżej, bliżej. O, chodź, pokażemy, jak jesteś piękny. Twój ojciec z karabinem szedł na bój.
Janek pokaże musztrę w wykonaniu naszego Przemusia. A chcę Państwu powiedzieć, że Władek to jest były zawodowy żołnierz. Przede wszystkim z Przemusiem przygotowali salwę na salut. Nie jest to może nic wielkiego, ale mimo wszystko, że dzisiaj właśnie jest Dzień Wojska Polskiego, ja też byłem żołnierzem, nadal jestem tym żołnierzem, bo ludzie patrzą jeszcze w miarę ten wiek jakiś tam jeszcze przysługuje. Ale mimo wszystko Przemuś chciał tylko przekazać ten salut dla żołnierzy, dla ich spokoju, nie tak jak mamy za granicą, dla spokoju, dla bronienia tych granic, po prostu nie tylko całej granic, ale nas wszystkich tutaj, co jesteśmy. Żeby być zdrowi, szczęśliwi, wspaniale wypełniali swoją służbę pod każdym względem. Przemuniu, czy można, jak takie będą rozkazy, takie delegatne. Salut honorowy. Ładuj. Salut. Pan. Do nowego. Taki przekaz, ze względu na to, że w jego szkole jest trzech chłopców, akurat w jego klasie jest trzech chłopców z Ukrainy. Chcielibyście, żeby właśnie między innymi nasi też żołnierze nie tylko patrzyli w ekrany i po prostu oglądali to jako coś gry wojenne, które to się wydaje tego. Jest to bardzo poważna sprawa. I wypadałoby, żeby po prostu ci żołnierze jak najszybciej wyzwolili swój kraj, mieli wolny kraj, żeby te dzieci nasze poszły do szkoły, żeby mogły się uczyć dla siebie, tak jak nasi mają wolność, wolną rękę do nauki. Nie wiem, jak to dokładnie wykazać, ale życzmy tym żołnierzom do naszej granicy jak po prostu powodzenia, jako my od żołnierzy, od nas samych. Wiecie dokładnie, że tak to się wyczyni. Salwą palą. Jeszcze jedno takie przesłanie. Patrzymy w ogóle na cały świat, żeby nie było przywódców, którzy mają autokratyczne sposób podejścia do sprawy. Niebawem się będziemy obchodzili 83. rocznicę po wybuchu II wojny światowej. Tam mniej więcej to znak historii, a jeśli nie, to warto byłoby przeczytać. Była taka myśl przewodnia dla młodzieży, Führer albo śmierć. I ostatnio wiecie, co aż mi zatworzyło to, słuchałem w internecie, jest plakat, gdzie pisze Władimir albo śmierć. Także byłoby dobrze, żeby żołnierze całego świata po prostu walczyli tylko o pokój, cieszyli się spokoju, świętowali pokój, a wszystkie inne zapędy technokratycznych przywódców po prostu unicestwiać. To może nie zależy tylko od żołnierzy, ale żeby politycy byli świadomi, służyli naszym narodom, obywatelom, a nie obywatel po prostu przywódcom. I to chciałem powiedzieć, żeby dzieci miały spokój, uczyły się na po prostu w czas XXI wieku. Ostatni na Biba. Ładuj. Taką. Palu. Strzelam. Ładuj. Sapą. Palu. Ładuj. Palu. Przemuś miał szczerbę zabawkę. Cieszmy się, że tylko żeby było po prostu dzieci się bawiły zabawkami. Nie tak jak tutaj ktoś chciałby, żeby broń była dostępna dla wszystkich. Lepiej nie będzie to zabawka. To jest Winchester, typu Winchester hukowy. I po prostu bawiliśmy się, mam nadzieję, że wspólnie. Miło mi było za wysłuchanie. Nie wiem, czy dokładnie ten przekaz dałem tak, jak chciałem po prostu. Jestem dobrym mówcą. A jeszcze raz życzę naszym żołnierzom tego jak najlepszego, dużo zdrowia i pomyślności wszelkiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Przemuś kochany, chodź od seniorinek coś słodkiego, podziękowanie. A my, ponieważ nam ten 22 punkt tam słabo wyszło,
pomyliście troszeczkę donacje i jeszcze raz wrócimy do Legionów i pięknie zaśpiewamy na zakończenie. Demol, demol. Informowali nas pożara, nie był na nas żołnierski strój. Spaliśmy na ciepły kara, ale od razu poszli w bój. My 22 wsi przeleli strugi, nam ojczyzny stos rzuciliśmy w swój. Zgłosił do tablicy pan wiceprezydent. Dobry wieczór Państwu. Szanowna Pani Prezes, Szanowna Pani Jadwiga, Szanowne Panie, Szanowni Panowie. Ja po raz kolejny jestem na Państwa koncercie i po raz kolejny jestem po prostu zachwycony. I rozmawiałem właśnie dzisiaj Pani Naczelnik może poświadczy z Panem Prezydentem Szynikiem. Dziękuję za ciepłe słowa pod adresem Prezydenta. No żałował dziś nie może, dlatego jestem ja, ale często, gęsto będzie tak, że będziemy my dwóch, po prostu rywalizujemy, kto pierwszy przyjdzie. Tak. A tutaj, proszę Państwa, to jest siła muzyki, to jest siła wykonania, że przez cofnęliśmy się w czasie nieraz 100 lat, nieraz troszeczkę więcej. Niektóre rzeczy były ciężkie w naszej historii, ale przedstawione w taki sposób jednak dodają animuszu, patriotyzmu, tak wiary w swoje siły. Proszę Państwa, ja chciałem Panią i Panom bardzo serdecznie podziękować, że Wam się chce, że potraficie w ogóle spadrować wolny czas na to, żeby się spotkać, poćwiczyć, bo przecież ci, co śpiewali lub będą śpiewać, wiedzą doskonale, że to nie jest lekkie, łatwe i przyjemne, trzeba spędzić nieraz godziny, nieraz dni, żeby to wszystko pięknie wyglądało. I tutaj na ręce Pani Prezes, naprawdę wielkie słowa uznania, szacunku i dla Państwa, i dla wszystkich Państwa bliskich, że popieracie, wspomagacie tą pracę, którą tutaj Panie i Panowie wykonujecie. Pani wspomniała o koncertach, które już w tym roku zostały. Chciałem wrócić po część twarzy znajomych, spotykamy się na tych koncertach. Proszę wrócić, że ten koncert to inna aranżacja, inne stroje, inna fabuła, że tak powiem. No, to wszystko wymaga też czasu, dlatego bardzo, bardzo proszę o klaski jeszcze raz, tak porządnie.
Pani wspominała, że tutaj miasto jak może to pomaga, chciałem właśnie w imieniu Pana Prezydenta i własnym Pani Naczelnik zapewnić, że jeżeli tylko będziemy mogli, oczywiście w granicach rozsądku, żeby tutaj nie było, że zawsze będziemy pomagali, zawsze będziemy razem z seniornikami. Szanowni Państwo, Pani Prezes, wspominaliśmy o tych tam, tu kropelek nie ma, ale w wolnym czasie, jak Panie będą świszyły, to kawa, herbata i przy okazji, w czasie przerwy, niech się Panią przypominają te prawa. Jeszcze raz poproszę, które... Panie Marysławie, Leonard Cohen, proszę się poprosić. Naprawdę, piękne wykonanie jednej i drugiej. Dziękuję już. Dziękuję bardzo. A nasz Władeczek tak bardzo nieśmiało podchodził do wokalu, bo tu i tam ktoś tam powiedział, że nie tak śpiewa, ale zobaczcie Państwo, to nie tak łatwo z muzyka przejść na wokal. I wielkie brawa dla niego za to, że swojego wnuka przygotowuje jako następcę swojego. Kochani, z całego serca bardzo, bardzo dziękuję. Cukiereczki są do poczęstowania. Jak chcecie rzucić złotóweczkę, to bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim za miłe spotkanie i zapraszam na przyszłe. Dziękuję bardzo. Seniorinki się pięknie.